Cześć wszystkim, ja jestem Magda, witajcie na moim kanale w kolejnym filmiku. Dzisiaj będziemy stylizować rzeczy z lumpa. Mamy dwie gwiazdy dzisiejszego odcinka, zaraz do nich przejdziemy, tylko oczywiście na wstępie muszę zawrzeć formalności, czyli serdecznie zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco, no i oczywiście w ten sposób motywować mnie do dalszego nagrywania. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, które mam teraz, za wszystkie łapki w górę. W ogóle też pod ostatnim filmikiem za tyle dobrych słów. Kocham Was, dziękuję. Naprawdę, z takim bananem czytałam to na twarzy. Trzymajcie kciuki. Jeśli jeszcze ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka, czyli Lump Haul, a rzeczy z tego Lump Haula wszystkie będziecie mogli kupić w moim, naszym, bo z moją przyjaciółką Elą otwieramy vintage shop, który nazywa się Bohema Vintage, także wpadajcie tam na Instagrama Bohema Vintage, robimy, myślę, że super zdjęcia i 26 będzie pierwsza dostawa, pierwszy drop, tak to się nazywa. No i oczywiście zapraszam Was na mojego Instagrama MyAlenEty, na grupę Szmaciarze, na Facebooku dobijamy do 10 tysięcy, nie mogę w to uwierzyć. Także musicie tam być, koniecznie. Dobra, przechodzę do tych rzeczy. O, ktoś mnie kocha. Pewnie Ela. Dobra. Pierwszą rzecz, którą będziemy dzisiaj stylizować, to jest, nie uwierzycie, różowa marynarka. A podejrzewaliście mnie o to, bo ja siebie kompletnie nie. Teraz mam taką fazę, że mam bardzo stanowaną szafę, bielczen standardowo, ale dużo takich kolorów ziemi. Potrzebuję takiej energii. Powiem Wam, jak stylizowałam tu marynarę dzisiaj, to naprawdę mega podobałam się sobie w niej. Chyba pasuje mi taki kolor. W ogóle przekonuję się do różowego, bo ja ogólnie nie mam za wiele rzeczy różowych w swojej szafie, ale koniec końców okazało się, że nawet mam różowe buty, przecież wagabondy, nie? Ale tak, to jest marynarka vintage. Ja ją kupiłam dead stock, czyli z metką, bo po prostu byłam turbo zjarana. Ona ma bardzo fajny skład, powiem Wam. To jest marka Country Casuals. 55 poliester, 45 wełna i podszewka jest poliestrowa. Powiem Wam, że jest przepięknie odszyta, przepięknie wytariowana, ma naprawdę przepiękne detale, oczywiście w postaci guzików. Wiecie, że ja lubię takie jakieś dziwne guziki. Zatyłam się, żeby może się wyostrzyły, ale ja to pewnie turbo, znaczy ja to oczywiście spieprzę to pokazywanie, bo ja nie umiem. Ale nieważne. Dla mnie to będzie taka rzecz szałowa, do której bazą będą monochromatyczne stylowe czerń-biel, bo ja tak się najlepiej czuję i tak mi pasuje. Może powoli będę wdrażać te kolory i miksować, ale tak, na razie będzie taką wisienką na torcie do monochromatycznych stylizacji. Także taka przepiękna marynarka to gwiazda numer 1, dałam za nią 6 funtów na przecenie w lumpie nawet, była przecena chyba z jakiejś 10-12, chyba 50%, chyba 12 funtów była ten. A ja mówię, deadstock, przepiękna, jestem zakochana, absolutnie. Dobra. A drugą rzeczą, którą będziemy się stylizować, to jest spódnica. I nikogo nie zdziwię, że to jest spódnica marki Another Stories. Wyhaczyłam ją w lumpie również na jakichś łowach, chyba za 5 funtów jakoś tak. No, ale jak ją zobaczyłam, to wiecie, że ja mam fazę na fioletowy kolor, na taki lawendowy, no po prostu różne odcienie stwierdziłam, że absolutnie ta spódnica będzie idealnie pasować do mojej szafy. A przed chwilą mówiłam, że kolory, ale ja rzeczywiście jakoś te kolory ostatnio naprawdę i fiolet lubię, wiecie, że lubię też kolor bardzo czerwony. Oczywiście muszę mieć dzień, ale teraz ten różowy tak samo lubię. Lubię też ten pistacjowy kolor ostatnio. No widzicie? Nie jest tak ze mną źle. Nie no, jest spoko, dużo tych kolorów. Także, jak zobaczyłam tę kieckę, to się zjarałam na maksa. Tym bardziej, że wiecie, Another Stories to już w ogóle turbo zjaranie. Ona jest w ogóle śmieszna, bo podszewkę ma taką kończącą się gdzieś w połowie uda, ale bardzo fajna ma długość. Guziczki się kończą w kolanach i tu się jakby tak otwiera, jest długaśna do kostek, przepięknie się układa.
rozmiar mógłby być na mnie mniejszy i generalnie mogłabym ją zmniejszyć, ale chyba nie, chyba nie chce mi się, bo ona by lepiej wyglądała, jakby była troszeczkę wyżej, a ona mi tak opada na biodra. Ale nie przeszkadza mi to, czuję się w niej mega swobodnie i będzie mi się chciało ją nosić, żeby, wiecie, wszystko mi tam tak fruwało, mi jest tak wygodnie, ja lubię po prostu jakieś luźno. No i tak, będziemy kombinować z tą spódnicą. Ona jest wiskozowa w 100%, nie ma żadnych defektów, bardzo fajna, bardzo lejąca się. Kolory takie naprawdę nie podejrzewałabym się, w sensie, że to zestawienie całości. Ale ogólnie jak ją ujrzałam, to ja już miałam, wiecie, 5 looków w głowie, co nie często się zdarza, ale naprawdę miałam takie, kurczę, musi być moja, bo naprawdę już mam na nią pomysł taki, taki, taki i taki, więc będę szaleć, naprawdę będę szaleć, tym bardziej, że mi się wydaje, że można spokojnie ubrać na co dzień z bluzą, tak wiecie, totalnie luźno, ale też fajnie na randkę i tak może będziemy ją stylizować. Dobra. Tyle. Także zapraszam Was do stylówek, dajcie znać, czy spoko i które Wam się podobały najbardziej. No to zaczynamy. Tutaj baza pod jakieś okrycia wierzchnie. Na sobie mam sweterek wełniany vintage w takim żółtym kolorze, takim pastelowym żółtym kolorze. Do tego mam buty Ryłko, takie czarne mokasyny i moją torebkę z drugiej ręki Pinko, którą dorwałam na Vinted. Bardzo lubię jej kolor. Zresztą jak zobaczycie, będzie mi pasować do wielu stylizacji. Sweterek oczywiście jest vintage, wełniany 100%, do tego naszyjnik i taką bazę. Okryłabym właśnie płaszczem, zarzuciłabym beret i wychodzi taka paryska babcia. Nie no, śmieję się. Płaszcz oczywiście vintage, dorwany na Vinted. Beret również z Vinted, z drugiej ręki, jest to 100% wełna. I tak się prezentuje, taki naprawdę jakiś paryski look, paryski szyk w takich żółtych kolorach. Dajcie znać, co myślicie. Ja powiem Wam, że czuję się naprawdę świetnie w tej stylizacji. Pomyślałam sobie, że świetnie będzie też ta podstawa wyglądać z kurtką skórzaną. Tutaj wybrałam akurat skórzaną marynarkę w takim beżowym kolorze. Dołączyłam pasek do całości, żeby się wytworzyła gdzieś tam pod spodem talia. Taką bagietkę, którą również mam z drugiej ręki, Liz Claiborne, pod pachę. No i jeszcze botki, bo wiecie, jeszcze pogoda nas nie rozpieszcza, więc tak, wyszłabym teraz na luzie, gdzieś na kawę z koleżanką, czy coś takiego. Marynarka oczywiście z lumpa, dorwana przez moją mamę w Polsce. Tutaj bardzo taka grzeczno wyzywająca opcja, bo mamy duży, duży dekolt i uzupełniłam go wieloma wisiorkami. Zostawiłam pasek w talii, który również mam z drugiej ręki, jest to skórzany pasek, kupiłam oczywiście w lumpie, pod pachą Liz Claiborne, na uszach mam też vintage kolczyki Monet, no i na nogach mam takie buty z odkrytą piętą, które dostałam od Ewy Kosmetyczny Koktajl. To jest Top Shop, skóra 100%, bardzo fajne, bardzo wygodne i właśnie świetnie się będą sprawdzać do takich boho zwiewnych looków. Tutaj opcja z innymi butami, z dużymi okularami, jeszcze bardziej boho, frędzle przy biodrach. Torebkę mam oczywiście z drugiej ręki, to jest oryginalnie Top Shop, ale uwielbiam ją właśnie przez tą misterną robotę, robi wrażenie, fajnie wygląda. Buty na stopach to już stare, sandałki z New Looka właśnie w takim pastelowym, różowym kolorze, które właśnie fajnie wydłużają nogę, fajnie korespondują z tą spódnicą. No i okulary to jest Aldo, też dawny, dawny zakup, ale bardzo lubię się w tych okularach, świetnie odbijają światło i pasują do wielu stylizacji. Tutaj jedna z moich ulubionych opcji, czyli po prostu przewiązana koszula. Jak mnie oglądacie i wiecie, ja bardzo lubię właśnie zestawiać moją oversize'ową, jedwabną koszulę, którą mam z outletu Mark & Spencer, właśnie w ten sposób, że przewiązuję ją w talii i tworzy się taki fajny kimonowaty look, luźny, wakacyjny. Do tego mam świetne buty, które dorwałam ostatnio na lumpie z Mark & Spencer, to też są skórzane właśnie sandałki na takim klocku, który jeszcze ma dodatkowo taki wzorek na sobie, czy coś takiego. No i tak wygląda całość.
Tutaj chyba moja ulubiona stylówka, bardzo prosto, jedwabna bluzeczka pod spodem w takim właśnie kolorze taupe i na to moja ulubiona lniana marynarka, obie rzeczy mam z lumpa, marynarka jest z polskiego lumpa, totalnie, totalnie uwielbiam. Buty zostawione właśnie z poprzedniego looku, furla w rękę, właśnie również w takim odcieniu taupe i tak wygląda całość. Powiem Wam szczerze, że naprawdę lubię się w tym looku. Jest taki casual, codzienny, duże koła, żeby nie było za oficjalnie, ale uważam, że jest luźno właśnie na kawę z koleżanką, do pracy. Bardzo, bardzo spoko look, moim zdaniem. A tutaj idę na randkę i teraz zaczynają się randkowe looki. Stwierdziłam, że właśnie z czarną bluzką ta spódnica nabierze właśnie takiego sophisticated charakteru. Połączyłam tą spódnicę z czarną bluzką, którą mam z zeszłego roku z H&M-u. Bardzo lubię, ona ma taki porządny, gruby materiał. Bardzo ładnie leży ta bluzka i świetnie się w niej czuję. Ładnie opienia sylwetkę. Do tego mam buty, których prawie nie ma na stopach. Są to buty marki COS. Dorwałam je na Depop, takiej właśnie aplikacji. Wbrew pozorom są naprawdę stabilne, wygodne i dobrze leżą. W rękach mam również łup z drugiej ręki. Jest to torebka Another Stories. Stwierdziłam, że muszę to też połączyć z taką kremową, jasną górą, żeby się pobawić, zobaczyć jak to wygląda. Po prostu puściłam tą koszulę tak nonszalancko, luźno. Koszula jedwabna, oczywiście lump. Myślę, że to jest taka jakaś góra od piżamy. Pod pachą mam Sabrinę Pilewicz i do tego moje buty również z drugiej ręki. Jest to Uterkę w takim jasno-kremowym kolorze. Niestety są mi przydurzawe, więc chyba będę musiała się z nimi pożegnać. Znajdą nową właścicielkę, ale powiem Wam szczerze, że bardzo, bardzo mi się podobają i ubolewam nad tym. Do tego złoty kolczyk i spoko, luźny look. Tu dalej idę na randkę. Stwierdziłam, że właśnie chciałabym połączyć to z tą bluzką, która mi jakby wydłuża talię, tułów. Podoba mi się taka przedłużona talia i nawet powiem Wam, że wcale nie uważam, żeby to poszerzało biodra. Właśnie fajnie się to scala. Zostawiłam to z moimi sandałkami właśnie w tym pudrowo-różowym kolorze z New Looka. Pod pachą mam torebkę, która jest Banana Republic, też mój zakup lumpowy. Brakowało mi właśnie takiej torebki pod pachę kremowej i będziecie ją widzieć w wielu stylówkach, bo bardzo, bardzo mi przypasowała. Także taka prosta rzecz, ale całość wygląda jak sukienka z lat 80. Tutaj widzicie, bawiłam się i po prostu chciałam sobie spróbować z jakąś inną bluzką. Także również prosta stylizacja. Zmieniłam bluzkę, tą również mam z lumpa, z takim właśnie dekoltem, wodą, taką, nie wiem, to się jakoś nazywa, ale zapomniałam. No i ona jest właśnie w takim jasnym, lawendowym kolorze. Znowu ta torebka, buty również second hand, Mark & Spencer i totalnie, totalna prosta rzecz. Można do tego zarzucić marynarkę, kurtkę skórzaną i macie look na randkę jak nic. Fajna jest ta spódnica, muszę powiedzieć. Tutaj opcja, której poszłabym na zakupy. Totalnie luźna, stwierdziłam, że po prostu bluza, bardzo często tak robię, że zestawiam spódnicę z bluzą, do tego ciężkie buty, tutaj mam trampki Supergi w takim bladoróżowym kolorze, ta bluza też jest w takim bladoróżowym kolorze, ale nie wiem, czy to będzie dobrze widać na filmiku, w każdym razie właśnie tak totalnie, totalnie luźno, oversize, jest, macie zaburzone proporcje na maksa, ale kogo to obchodzi? Powiem Wam, że wzięłabym sobie płócienną torbę pod pachę i poszła tak na zakupy. Tutaj opcja z moim sweterkiem, puloverkiem, bezrękawnikiem od mojej babci, ręcznie wykonanym. No kurczę, powiem Wam, że to jest zestaw idealny. Zostawiłam trampki ciężkie właśnie, dałam pagietkę pod pachę i absolutnie kocham ten look. Nie mogę się doczekać, jak się właśnie tak ubiorę do pracy. Po prostu luźno w puloverku. Absolutny sztos. Babcia po prostu wymiotła system tą kamizelką. A tutaj zmieniłam torebkę, żeby zobaczyć sobie, jak wygląda z inną torebką. Też mi się podoba, też spoko, ale chyba wolę opcję z bagietką, sama nie wiem. No, ale dodaję, żebyście zobaczyli, że moja torebka Pinko pasuje do wszystkiego. Tu musicie wziąć to z przymrużeniem oka, ten look. Ja nie wiem, uwielbiam mojego mushroom hat, ja to tak nazywam, mojego grzyba, ale
no nie wiem, czy znajdą się tutaj amatorzy tego looku, wątpię. W każdym razie kamizelka również jest od babci, również dziergana. I właśnie ona jest tak dziurkowana, że spokojnie nada się na jakieś gorętsze dni, na to mój mushroom hat i tak to się prezentuje. Mushroom hat mam z marki Monkey. Bardzo lubię tę czapkę, często ubieram. A tutaj opcja bez, żebyście zobaczyli, jak to wygląda bez czapki. Pewnie wszyscy stwierdzą, że lepiej bez, ale ja lubię swojego grzyba. No i przed Wami marynarka. Dużo będzie zestawień czarno-białych, dlatego że ja tak najbardziej czuję tą marynarkę na razie, ale stwierdzam właśnie teraz, jak składam ten film, że bardzo bym chciała połączyć to jakoś z żółtym kolorem i zaszaleć może w przyszłości. Na razie zrobiłam to, co jest i pokazuję. Więc mam na sobie kuloty szerokie, kupiłam je w outlecie French Connection. Do tego mam buty, które kupiłam w zeszłym roku w outlecie Mark & Spencer za śmieszne pieniądze, jakieś 3-4 funty. Torebka Withen, koszula Second Hands Another Stories i koszula jest w kropki. Bardzo podoba mi się ta marynarka z tą koszulą. I możecie, wiecie, ubrać dżinsy do tego, inne spodnie i wszystko będzie super wyglądać. Tutaj połączyłam marynarkę z moimi kraciastymi, błękitnymi spodniami w takim 70-sowym vibe. One po prostu mają bardzo inny, oryginalny krój. Są to wełniane spodnie z Another Stories, które kupiłam na Vinted. Do tego torebka też second hand, Banana Republic, apaszka, nie pamiętam skąd ją mam, nie pamiętam. Chyba z lumpa, tak mi się wydaje. Buty to jest Steve Madden, to są takie mule wsuwane, bardzo lubię, fajne, wygodne. I pod spodem mam bluzkę od babci, której nie widać dobrze, ale jest to po prostu zwykła bluzka na ramionczkach z takim marszczeniem na przodzie. No nie pokazałam jej. Tutaj opcja z jeansami. Wybrałam szerokie jeansy i t-shirt z nieistniejącego już sklepu mojego brata, ale bardzo lubię ten t-shirt i pasuje mi do wielu rzeczy. Jeansy mam z Zary, z jakiś wyprzedażowy łup. Szukałam właśnie takich szerokich jeansów. Bardzo je lubię i do tego moje buty Mark & Spencer znowu, ale fajnie to wygląda. Taki 90-sowy vibe. No i w rękach mam moją torebkę Pinko. Powiem Wam, że jakikolwiek t-shirt pod tą marynarkę, jakikolwiek rodzaj jeansu, myślę, że będzie super, super look. Dodałam do tego duże kolczyki koła. Właśnie, żeby zachować ten 90-sowy vibe i tak to wygląda. No nie byłabym sobą, gdybym nie postawiła na total white look. Na sobie mam jeansy H&M we współpracy z Lee. Szukałam właśnie białych jeansów z szerszą nogawką, kończących się przy kostce. No i znalazłam idealne właśnie tam. Posłużą mi na długo, są naprawdę świetne, świetnie leżą. Do tego mam bluzkę z Another Stories z drugiej ręki, którą zakupiłam na Depop. No i buty, nie wiem, zeszłego roku chyba, to jest new look. Bardzo, bardzo lubię je na stopach, świetnie wyglądają, one mają taki ścięty przód, kwadratowy obcas. No i torebka to jest znowu Banana Republic, zakup second hand. Tutaj dodałam do tego apaszkę, żeby nie było tak totalnie biało. Zawiązałam ją w kokardę i no nie wiem, czy jest to dla wszystkich, ale mi ten look bardzo, bardzo się podoba. Ja się świetnie czuję w takim zestawieniu. Można też poszaleć może z kontrastem, z kolorem, może czarną torebkę, żeby jakoś korespondowała z tą apaszką, jak to woli, jak to lubi. Beżowy look to jest taki też casual. Pod spodem mam swoją vintage bluzkę, która mogę powiedzieć miała być na mój sklep Bohema Vintage, ale koniec końców została ze mną w szafie. Ma bardzo, bardzo fajny kremowy odcień. Do tego mam spodnie. One są oryginalnie z Zary, z bardzo wysokim stanem, o takiej prostej nogawce. Do tego moje buty Uterkę w kremowym kolorze. No i torebka w kremowym kolorze. Tak to się wszystko prezentuje. Ta bluzka ma też złote dodatki. Wszystko bardzo fajnie ze mną koresponduje. Bardzo lubię też to proste zestawienie tą marynarką. To jest chyba mój totalnie ulubiony look. Tak wyszłabym po prostu normalnie do pracy. Moje kraciaste spodnie,
które dorwałam w TK Maxie, polowałam na nie bardzo, bardzo długo. To są spodnie oryginalnie z Zary, takim slouchy kroju. Troszkę są przykrótkawe, ale chyba lubię ten look. Do tego mam oversize'ową wielką koszulę, którą kupiłam dawno temu właśnie w outlecie Mark & Spencer. Świetnie mi się sprawdza, bardzo ją lubię. Jest właśnie taka luźna, nawet powiem Wam szczerze, że teraz poluję na trochę większą. Do tego mam moje Vagabondy w takim beżowym kolorze. Świetne, świetne i bardzo wygodne buty. Taki luźny, monochromatyczny look. Mówiłam, że będzie monochromatyczny, ale że aż tak. Tutaj chciałam pokombinować. Zmieniłam bluzkę po prostu na czarną. Jest to bluzka jedwabna z Kenzo i H&M. Ja ją dorwałam na Vinted właśnie z drugiej ręki. Wystawiłam kołnierz na tą marynarkę, ale można również użyć białej bluzki i wystawić kołnierz. Wiecie, kołnierze są teraz turbo w trendach, więc można się pobawić jak najbardziej. Ja chciałam spróbować z tą czarną. Tak to się prezentuje, do tego czarne mokasyny, moja torebka Another Stories z drugiej ręki. No i znowu taki monochromatyczny look, ale z czarnym przy twarzy. Uważam, że również połączenie czerni i tej różowej marynarki po prostu wygląda super. No, też nie byłabym sobą, gdybym nie połączyła tej marynarki z czerwonym kolorem. Ja lubię takie zestawienie i powiem Wam szczerze, że gdybym posiadała w swojej szafie czerwone spodnie, to byłby look idealny, bo ja bardzo, bardzo lubię połączenie czerwieni z takim różowym odcieniem. No, tutaj mam bluzkę taką właśnie z też falowanym dekoltem. Jest to bluzka oczywiście z drugiej ręki, kupiona gdzieś dawno temu w second hand. Buty moje New Look znowu, slouchy jeans, to jest Lee H&M, do dorwania jeszcze na tę chwilę. No i tak wygląda, lubię to połączenie. Tutaj mam ostatnie połączenie z moimi jasno-różowymi spodniami, to jest Uterkę. Buty to jest Mark & Spencer, dorwane w lumpie, w takie sandałki w taupe kolorze i do tego moja torebka Furla. Zestawiłam to z szarym golfem, ale teraz zmieniłabym to na szary, luźny, oversize'owy sweter, no ale ubrałam to w ten sposób wtedy, więc tak to się prezentuje, ale jakikolwiek szary sweter myślę, że świetnie też będzie grał z tym różowym kolorem i z tymi jasnymi spodniami. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną ten czas. Jeśli tak, to będzie mi miło znak kciuka za górę. Coś ostatnio, coś tam YouTube mi ucina zasięgi niedobre. Jak chcecie troszkę mnie wspomóc, to please dawajcie kciuka w górę. Będzie mi mega, mega miło. Będę mega wdzięczna. Naprawdę mega wdzięczna. Także dziękuję, że jesteście. Wpadajcie na mojego Instagrama MajaLenyty, subskrybujcie kanał, standardowe rzeczy i w ogóle i w szczególe dajcie znać w komentarzach, która tylko podobała Wam się najbardziej. Ja się z Wami żegnam i do zo w następnym filmiku. Buziaku jest i stamtąd.